Pałac w Rogalinie. Niestety miejsce niezwierzolubne, więc chyba nie dajemy okejki. Ładnie, ale nie lubią zwierząt, więc no nie można wejść z psem. Chyba z kotem można, albo z rybkami można wejść, z żółwiem można wejść. Jest tylko przekreślony pies. Więc generalnie wszystkie inne zwierzęta tak, psy nie. Dochodzę do wniosku, że mój vlog to mój dziennik, a właściwie tygodnik z przerwami. Kiedyś zapisywałem wszystko w notatniku, teraz aparat stał się notatnikiem. Stał się moim okiem i mózgiem. Gołym okiem nie wszystko widzę. Dopiero jak usiądę do montażu, wtedy otwiera się przestrzeń. Detale, których nie widać gołym okiem, nagle pojawiają się w różnym stopniu. Można z nimi zrobić wszystko. Zwolnić. Powielić, przekręcić, połączyć w jedno, scalić ze sobą. Tak jak w głowie zachodzą procesy, tak i tu wszystko staje się procesem. Jak ja nie lubię tego słowa. Odkąd kupiłem drona i zacząłem oglądać świat z góry, zacząłem widzieć więcej. Normalne, nic odkrywczego. Dla mnie jednak tak. Zupełnie inaczej widać świat. Złożony z linii, bardzo geometryczny. Wsiadasz na rower i za namową znajomej jedziesz do małej wsi. Wzdłuż drogi mijasz drewniane kapliczki z drogi krzyżowej, które doprowadzają cię do małego drewnianego kościoła. Pięknego. Mającego w sobie tajemnicę. Pomimo strachu jedziesz w kolejne miejsca i oglądasz je. Zachwycasz się nim. Z dołu, z boku, czy z góry. Każda perspektywa jest ciekawa i każda wnosi coś innego.